Okej. Słuchajcie, tak jak mówiłem, Eduardo Wiecinicki, człowiek niezwykle utalentowany, z niezwykłymi pomysłami na biznes, wiele patentów międzynarodowych, nie tylko ze wschodu, z Rosji i tak dalej, ale na cały świat ma swoją technologię opatentowaną, w związku z tym no, jesteśmy tutaj bezpieczni, przygotowani na wszystkie niespodzianki i łącznie z konkurencją, która też nie śpi, przygotowuje swoje pomysły, które już niedługo będzie można oczywiście podziwiać na targach od 20 do 23 września w Berlinie, na targach InnoTrans. Tam zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj ostatni dzień, w którym można wykupić bilety przez internet i one są dużo tańsze, dużo, no o 20 euro tańsze niż później już na miejscu w kasach. Także no, zachęcam, jeżeli chcecie w tym temacie uczestniczyć i być pewnym w tym, co Was tutaj może spotkać, jaka szansa przede wszystkim jest przed Wami lub Waszymi rodzinami, no to tam warto być. Nie tylko wysłuchać relacji czyjejś osoby, ponieważ naprawdę takie wizyty Was utwierdzają, później Wasz ewentualnie biznes, jeżeli będziecie chcieli budować go, dużo szybciej wystartuje do góry, ponieważ jesteście osobą kompetentną, która była, widziała, rozmawiała, ma zdjęcia, ma dowody na to, że to wszystko to nie jest tylko na papierze, to nie jest przedstawienie tylko przez internet. Jak widzicie, tutaj jest kilka również skanów tych dyplomów. One oczywiście są też do wglądu. Każdy je może zobaczyć na wielu materiałach, które mamy, a one oczywiście wiszą w biurze pana Junickiego. Tu jest zarząd, część tylko z 15 biur, które zajmują się projektowaniem. To jest ponad 100 osób w tej chwili, przygotowywaniem właśnie tej technologii, bo przecież ona już w tej chwili na całym świecie ma gdzieś tam swoje macki i wiele, wiele firm, instytucji już za chwilkę w tej technologii będzie chciało uczestniczyć i partycypować w zyskach. Tak jak wspominałem, od 1977 roku, czyli już 39 lat, pan Junicki właśnie z tą technologią w życie starał się wdrożyć. Oczywiście pierwsze próby były też nieudane, były różne, jak to w życiu bywa, porażki, ale przez te wiele lat, nie mając pieniędzy, finansowania po różnych, że tak powiem, złych próbach, i tak dotarł do tego momentu, w którym my jesteśmy, gdzie ryzyko już jest bardzo małe, jeżeli chodzi o inwestycje i możliwości, jakie się tutaj kryją. W związku z tym no, jesteśmy w idealnym momencie, tylko warto wykorzystać, warto tutaj zapraszać i przyciągać wszystkich znajomych rodziny, żeby oni to wykorzystali, bo my już to wykorzystujemy. Słuchajcie, odnośnie ogólnie mamy do czynienia z pięcioma technologiami XX wieku i tak jak już wcześniej wspominałem, są to maszyny włókiennicze, parowozy, tak, tkaniny, kolej, o której właśnie będziemy mówić troszkę, prąd, petrochemia, produkcja samochodów, czyli również paliwa, no i oczywiście internet wszechmocny, wszechobecny. Bez internetu ciężko by było nam zarabiać, budować na odległość biznes, bo teraz bez wychodzenia z domu można to właśnie robić, ale przede wszystkim trzeba zapraszać na takie webinary. No i oczywiście szóstą technologią innowacyjną, naprawdę z najwyższej półki, technologią, która nie miała sobie równych przez ostatnie 100 lat i będzie to największa inwestycja na świecie, to jest właśnie firma Skyway i wszystkie wydania tutaj tych kolejek, które widzicie. Kolej miejska, transport towarowy oraz super szybka high speed. Ta miejska będzie się poruszać z prędkością do 150 km, pojemność około 100 osób i dystans do 200 km. Drugi model
To są te transportowe, dystans nawet do 10 tysięcy kilometrów, a ciekawostką jest to, że nie posiadają, nie muszą mieć załogi personelu, który będzie te pojazdy sterował, ponieważ są one automatyczne, sterowane tylko poprzez GPS, nadajniki i wszystkie inne sprzęty, które czuwają nad bezpieczeństwem. Załadunek i rozładunek trwa dosłownie kilka sekund, ponieważ tam otwierają się klapy, następuje wysypanie, jeżeli to są jakieś substancje sypkie, natomiast załadowanie idzie przez taśmociąg też błyskawicznie, 3 tony w 1 sekundę potrafią załadować. Więc słuchajcie, oszczędność ogromna czasu, pieniędzy, co za tym idzie. No i mega, mega ciekawe rozwiązania. Ta kolej oczywiście się nie zmęczy, może jechać jedna za drugą w świat do 10 tysięcy kilometrów, przewozić setki tysięcy ton na bardzo duże odległości. No i ta super szybka, najciekawsza, myślę, z prędkością poruszać się będzie 500 km na godzinę. Ja wiem, że są wydania troszkę jeszcze lepsze, gdzieś tam w Japonii, natomiast są one dużo, dużo droższe, więc jak przekalkuluje się to wszystko, tak włączone, przekalkuluje się to wszystko, to okaże się, że właśnie mamy do czynienia tutaj z czymś najtańszym, najciekawszym. Pojemność do 500 osób i dystans również do 10 tysięcy kilometrów. Ok, jedźmy dalej. Mówię szybko, ponieważ trochę czasu zmarodziłem poprzez tą awarię. Tu macie takie rozwiązania bardzo ciekawe. Unibiki, czyli od jednej do czterech, trzech osób mogą ładować na swój pokład. Również te unibiki będzie można wykupić na własność i mieć je jakby w ruchu miejskim do własnej dyspozycji, więc bardzo fajne, fajne modele. Te wszystkie modele tak naprawdę zobaczycie w Berlinie, więc warto tam być, bo nie będą to atrapy, nie będą to jakieś modele w jakiejś skali 5 na 10, tylko w skali 1-1 na przygotowane już do jazdy, z silnikami, z całym sprzętem. Zobaczycie, dotkniecie, zrobicie zdjęcia, pewnie nawet usiądziecie i poczujecie, z czym mamy tutaj do czynienia. Po tym będziecie zupełnie inaczej to wszystko odbierać. Zresztą my też, bo my sami, promując już ten biznes od początku roku tak naprawdę, nie zetknęliśmy się jeszcze na żywo z tym sprzętem i nie mogę się doczekać, kiedy właśnie do tego momentu dojdzie, a to już za 2 tygodnie. No i tutaj przyjazne środowisku oczywiście. Dlaczego? No, ponieważ słuchajcie, te tory, te szyny, te struny będą mogły być umiejscowione w każdych warunkach, czy to będzie w lesie, w górach, w dolinach, w rzekach, w jeziorach, nie ma tu żadnego problemu, a co za tym idzie, zajmuje bardzo mało miejsca, bardzo mało powierzchni, bo przecież tylko w miejscu, gdzie te stopy są zalane betonem, a będą one odstawione od siebie około 50 metrów, więc też dosyć duży kawałek. A pod spodem oczywiście będzie się rozwijać zieleń, będą te same lasy, co były, te same pola i góry, więc nie zabiera technologia ogromnych setek tysięcy hektarów właśnie, żeby postawić coś, co ułatwi ludziom tylko życie. Bo nie wchodzimy w konflikt z naturą, ze zwierzętami, ponieważ te pojazdy wydzielają bardzo mały hałas, taki, który nawet nie wzbudzi jakiegoś tutaj lęku u zwierząt, nie wydzielają żadnych tutaj szkodliwych spalin, bo silniki są głównie napędzane elektrycznie.
No i oczywiście super tania, bo bilet wiemy, że może kosztować około 8 dolarów za 100 kilometrów, taką przejażdżką, gdzie 100 kilometrów pokonacie w kilka tylko minut. Okay. Jeszcze jakie korzyści socjalne, tak jak mówiłem, mały koszt przejazdu, bezpieczna, to jest najważniejszy punkt i taka wartość bardzo dodana, ponieważ no wyobraźcie sobie kilka metrów nad ziemią poruszający się pojazd, który ma swój tor w jedną i w drugą stronę, to wiadomo, że nie spowoduje żadnej kolizji. Tam nikt nie wjedzie na niego. Nikt przypadkowo nie przetnie drogi, no bo nie, bo to nie ma takiej opcji. Poza tym wszystkie zabezpieczenia, które czuwają nad pojazdem, nad bezpieczeństwem naszym, ale to oczywiście lasery, czujniki, radary, kamery, GPS-y, po to, żeby zachować odpowiednią odległość, tak, od kolejnych pojazdów, bo ta częstotliwość na pewno będzie duża. Komfort bez przesiadek przez całą trasę będziemy mogli przejeżdżać w jednym pojeździe. Długa żywotność do 100 lat przewidziana technologia i to nie są tylko słowa, ponieważ właśnie wiele patentów związanych jest z konstrukcją, która jest specjalnie ocenkowana i ona ma być długowieczna. Tam nie ma prawa wejść żadna rdza. Życzliwe środowisko, to już mówiłem, antyterrorystyczne tutaj również jest to bardzo, bardzo pod tym względem bezpieczne będzie. Zasoby naturalne wykorzystują, czyli właśnie panele fotowoltaiczne na całej kopule tutaj tych pojazdów będą po to, aby dostarczać energii do przemieszczania się. No i innowacyjna to już jakby samo z siebie wychodzi. Tutaj widzicie zdjęcie z tymi z napędem. Są to idealnie gładkie koła, idealnie gładkie szyny. I to wszystko oczywiście jest wspierane na wielu akumulatorach umieszczonych pod spodem. Tak widać szynę w przekroju. Dlaczego nazywa się to pojazd strunowy, technologia strunowa? No właśnie dlatego, że w środku jest wtopionych kilkaset takich cienkich strun, czy też linek zespolonych ze sobą taką obejmą. W środku jest zalany specjalny opatentowany beton, a na zewnątrz idzie powłoka stalowa również z kolejną powłoką ocynku zalewanego na zimno. Nie wiem, jak to się robi, ale tak słyszałem, że to się odbywa. W każdym razie, no, tak to wygląda. Jest to niesłychanie wytrzymała konstrukcja na właśnie ugięcia, naciski, temperatury i są już po wielu, wielu testach. Tutaj macie wydanie dla, na przykład robiona była taka makieta dla Arabii Saudyjskiej, oni w tych wyspach i wieżach różnych się oczywiście lubują, w związku z tym można połączyć dwie wieże na jakiejś tam wysokości, nawet na szczycie i oddalone od kilometra nawet do dwóch i to jest ciekawe pod tym względem, ponieważ poprzez to, że lina oczywiście będzie miała swoje ugięcie nawet na kilometrze 50 metrów, tak, taka parabola powstanie od pionu, to będzie skutkowało tym, że pojazd będzie praktycznie wykorzystywał 100% własnej energii poprzez siłę grawitacji i siłę ciągu przejedzie cały ten odcinek. No rewelacja, więc słuchajcie, no pomysłów co niemiara i to wszystko jest opatentowane, więc nikt nam nie skradnie nagle gdzieś tam tej technologii. Po co my tu jesteśmy? No słuchajcie, po to my tu jesteśmy, żeby firma mogła zebrać pieniądze na tak zwany ekotechnopark, w którym będą certyfikowane te pojazdy, tak? Czyli firma po wydaniu certyfikatów
na sprzęt, na pojazdy, na całą konstrukcję, będzie miała ogromny zbyt na świecie, bo przecież już jest bardzo dużo państw zainteresowanych. Od wielu lat trwa intensywna taka kampania promująca właśnie te rozwiązania, ten pomysł. No i oczywiście jest zainteresowanie, ale jak to na świecie, takich ludzi bywa wielu niedowiarków, którzy muszą najpierw mieć potwierdzenie sprawdzone, muszą dotknąć i uwierzyć, wtedy biorą w ciemno i idą z tym w swoich jakby krajach rozbudowywać biznes. No i tak właśnie tutaj też jest, jak i w biznesie, nie wszyscy jeszcze wierzą, nie wszyscy, tak to by było tu tysiące osób, jakby wiedzieli, co mamy do zaoferowania. Słuchajcie, na ten ekotechnopark potrzeba około 300 milionów dolarów, no i już tych milionów praktycznie wiele nie potrzeba, bo mają bardzo duży kapitał zebrany, a zbierają poprzez tak zwany crowdfunding udziałowy, czyli my wszyscy tutaj zebrani, wydając pieniądze, otrzymujemy udziały. Udziały firmy, która jeszcze nie jest notowana na giełdzie, ale będzie za rok, około roku. To wszystko według etapów rozwoju planu finansowego, który jest oczywiście od początku. I od 3 lat oczywiście zbierają te fundusze. Oczywiście 3 lata temu perspektywa i ryzyko było bardzo duże, natomiast teraz jest bardzo znikome, ponieważ jedno ryzyko jest tylko, gdy firma by nie zebrała pieniędzy na ukończenie tej ogromnej inwestycji, ponieważ te tory, tutaj pierwszy tor będzie o długości 15 km w przyszłym roku. W tej chwili jest budowany pierwszy kilometr, już jest na ukończeniu, łącznie z tymi stacjami. W kolejnym roku 15 km i w kolejnym kolejne 15. No i oczywiście równorzędnie do tego są te tory dla komunikacji miejskiej i transportu, tak? Bo przecież każdy model trzeba na innym torze przetestować. W międzyczasie oczywiście w kwietniu odbył się festyn, na którym setki osób mogło udać się porozmawiać, zobaczyć, posadzić drzewka, bo przecież o to chodzi, żeby to wszystko żyło naturalnie, oddychało. No i tak właśnie to wygląda. Także my jesteśmy po to, aby wykorzystać ten moment, kupić udziały, obyście mieli ich jak najwięcej, wiele, wiele milionów, bo one się przełożą za rok, za 2 lata na wiele, wiele milionów dolarów. I naprawdę tak będzie, bo mówimy tutaj tylko o wzroście to w przeciągu roku do kwoty 1 dolara za jeden udział, tak? Czy też akcję, jak już wejdziemy na giełdę. Więc co to jest, jeżeli technologia jest z góry skazana na sukces, tak? Bo każdy na świecie tej technologii potrzebuje, każdy i w każdym mieście już jest ogromne zatłoczenie, ogromna liczba wypadków, rocznie około 1,5 miliona osób ginie w transportach różnych. No, oznacza to, że rozwiązania bezpieczne, ekologiczne, ekonomiczne są niesłychanie potrzebne. I właśnie tutaj na drodze stoi Skyway. Któż by przypuszczał, że w tej chwili akcje Google będą kosztować 700 dolarów za sztukę, tak? Czy Facebooka również podobne kwoty. To się rozwinęło i to w internecie. A co dopiero ta technologia? My mówimy tylko o 1 dolarze za jedną sztukę. Ja wiem, że może to być nawet kilkanaście. Słuchajcie, tu szkoda czasu, bo są okresy i za chwilkę taki nastąpi, że po prostu tych udziałów będzie coraz, coraz mniej. Tu mamy zdjęcie, że z kilku państw, że oczywiście są pewne deklaracje poczynione na budowę pewnych odcinków dróg i przygotowane potężne miliardy, około 160 miliardów dolarów na te właśnie odcinki, czyli
Unia Europejska jest zainteresowana, Australia bardzo poważnie i to już jest najpoważniejszy partner. Rosja bardzo w lutym oczywiście wydała zgodę na jakby tą, na wdrożenie tej technologii na terenie Rosji. Boliwia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie też taki poważny partner. No bo oprócz tego, że będą mieli kolej, to jeszcze zarząd Skyway zaproponował użyźnienie, nawodnienie tych ich terenów, pustyń, zazielenienie tych terenów po to, żeby nie budować, albo przy okazji wykorzystać pustynię, tak? Część pustyni. No i przy okazji, wykorzystując całą tą infrastrukturę, będzie można nawadniać teren z oczyszczonej wody morskiej, nie? Okej. Okay. Się napiję. Jedziemy szybko dalej. Mamy czas. 21:14. Czyli zaraz kończymy. I tutaj słuchajcie, to jest właśnie pan Rod Hook, człowiek, który no największy tutaj, największe zainteresowanie już po poważnych rozmowach i na swoim terenie jest to były dyrektor minister planowania transportu i infrastruktury Australii Południowej. Na początku roku oczywiście sprawdził firmę, był, odwiedzał tutaj i biuro, i technopark. No oczywiście później po tej wizycie poprosił niezależną taką australijską firmę konsultingową MBM, która przygotowała mu wyliczenia, koszty, oszacowała tą technologię, więc dzięki temu potwierdziła firma, że ta technologia w porównaniu do konwencjonalnych odpowiedników nie ma sobie równej. Więc jakby wszystko na temat, wystarczy tylko przygotować teraz umowy, projekty na tamte tereny i wdrożyć je w życie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale bardzo, bardzo wiele poważnych osób jest zaangażowanych w projekt finansowo i nie tylko, jak już widzieliście, Rod Hook, Aleksander Liebiec, poważna osoba, rosyjski dyplomata i wojskowy, były gubernator, Aleksander Filipienko, również były gubernator, Igor Pietrowicz, Sergiej Gryszyn, prezes holdingu Nowotrans i minister transportu federacji w roku 2000-2002, Michał Orłow, naukowiec. Mamy tu jeszcze Michała Deliagina, rosyjski ekonomista. Może nam jeszcze to tak wiele nie mówi. Michał Kasin, rosyjski ekonomista, urzędnik, doradca prezydenta. Władimir Żyrinowski, tego pana pewnie znacie, lider partii LDPR, niezbyt sympatyczny, ale czuję i wiem, gdzie są pieniądze, gdzie można je zarobić. No i Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku. Więc jeżeli takie osoby, a to tylko część, bo przecież nie brakłoby nam czasu przez 2 godziny, jakby wymieniać osoby mniej czy bardziej nam znane, ale bardzo poważne, żeby to wszystko pozbierać. No i słuchajcie, co my tutaj otrzymujemy? No przede wszystkim dochodowe super inwestycje przechowywania kapitałowego podczas krachu finansowego, można tak to ująć. Zakup udziału w Skyway międzynarodowej grupy z najlepszym dostępnym rabatem, czy też dyskontem i możliwość otrzymywania dywidend teoretycznie tak naprawdę przez całe życie, bo technologia na 100 lat przeżyje nas, przeżyje jeszcze nasze dzieci i wnuków. No i tą technologią już ponad 250 czy ponad już 300 tysięcy osób się interesuje, inwestuje właśnie w udziały poprzez crowdfunding. A teraz takich krótkich kilka statystyk. Słuchajcie, budowa 1 km Skyway ma kosztować od 3 do 5 milionów, w zależności czy to będą te koleje transportowe, miejskie czy super szybkie.
koszt budowy 1 kilometra autostrady, słuchajcie, 30 milionów minimum. Masakra. Koszt budowy 1 kilometra transportu podziemnego 300 milionów. No to już jest przepaść. Natomiast koszt budowy kilometra kolejki Hyperloop, to jest taki ala nasz konkurent, który będzie też na wystawie w Berlinie. Zapraszam. 450 milionów. Także jeżeli świat chce tej technologii, no to musi 10 razy więcej wyłożyć. No i liczyć się z ogromnym niebezpieczeństwem, bo nie chciałbym w takiej tubie, zapoznajcie się, jeżeli nie znacie, nie chciałbym w takiej tubie przemieszczać się i mieć gorsze jakby doznania niż w samolocie. Przed 3 laty, jak zaczęto budować, właśnie zbierać fundusze na ten technopark, tak jak mówiłem, było bardzo duże ryzyko i w tamtym czasie za 1 dolara mogliście otrzymać aż 2,5 tysiąca akcji, udziałów. Źle tu jest sformułowane, 2,5 tysiąca udziałów. Słuchajcie, mega. Wyobraźcie sobie, po 4 latach 2,5 tysiąca dolarów za 1 dolara. No to któż by tego nie chciał wykorzystać? No ale i tak jest wielu, którzy nie wykorzystali do tej pory, chociaż 3 lata temu wiedzieli, ponieważ dalej nie wierzą. No i tacy muszą być, bo ktoś też te rowy musi kopać. Po roku dyskont zmalał za 1 dolara, już było 1500 udziałów. Po 2 latach 750, zobaczcie, o 50%, a teraz przyspieszamy. Obecnie jest to około 200 akcji, bo około, ponieważ są różne pakiety i one tam się różnią tymi dyskontami, jest mniej więcej w zależności ile wyłoży klient, ile będzie chciał zainwestować. Te większe pakiety mają jeszcze większy dyskont, więc jest ich jakby więcej w ramach, jeżeli podzielimy przez jakąś kwotę. No i dlaczego? Bo ryzyko spada coraz szybciej. Za rok za 1 dolara dostaniemy 20-30, a pod koniec roku, czyli listopad, grudzień, może to już być 1 dolar. Po wejściu na giełdę nawet ponad. Oczywiście na wszystkie udziały, które tutaj wykupicie, otrzymacie certyfikaty i to są właśnie te pakiety dostępne, różne, od 25 po 50, 100, 200 dolarów. Do wyboru, do koloru oczywiście są większe, 500, 1000, 2,5, 5, 10. Są tacy, co za chwilkę wykupią je wszystkie. To, co jest ciekawe, słuchajcie, no właśnie to, że po pierwsze, to też nie często wspominam, wy się możecie wszyscy rejestrować, możecie zapraszać absolutnie wszystkich znajomych i zróbcie to, wykorzystując chociażby 100 udziałów, które ekstra za free każdy dostanie. Wystarczy później tylko uzupełnić dane, żeby otrzymać ten certyfikat. Więc dlaczego nie? A przy okazji później zaproście tych znajomych. Niech wejdą, posłuchają albo wysłać im materiały, żeby być może załapali i wykorzystali troszkę to w większej skali, wykupując już dla siebie wolność finansową. No i to widzicie tutaj za 25 dolarów przez 10 miesięcy, taka rata, zobaczcie, jak firma idzie, nie idzie od razu po wielkie pieniądze do wielkiej instytucji, gdzie by zebrała od razu, tylko wpadła na pomysł, żeby wykorzystać ten crowdfunding i obdarować setki tysięcy ludzi właśnie tak rewelacyjnym pomysłem na skalę międzynarodową, jakiego nie było przez ostatnie 100 lat. I właśnie o to tu chodzi, żeby nie bogaty był jeszcze bogatszy, ale ci biedni, ale poszukujący czegoś wielkiego mogli z tego skorzystać. Tylko żeby skorzystali, nie zobaczą tego na razie w reklamach telewizyjnych, w mediach już jest poniekąd, ale jak już będzie to bardzo głośno, to będą te udziały bardzo drogie. Dlatego my tu jesteśmy, przekazujemy tą informację, żeby jeszcze teraz zdążyć przekazać, wykorzystać,
i żebyście wy swoich znajomych też tutaj do projektu zaprosili, nawet tych niedowiarków. Bo róbcie cokolwiek chcecie, ale to warto, to trzeba wykorzystać. No i teraz za 50 dolarów mamy 60 400 tych udziałów, a za 25 miesięcznie, czyli 250 w sumie, 26 250. Później jest za 100, 200 dolarów i tym bardzo tutaj polecam, ponieważ no, dyskont, ta jakby zniżka jest większa, a 200 dolarów to jeszcze tak nie boli. Przez 9 miesięcy macie z głowy, a macie prawie pół miliona udziałów. Czy też nawet ponad, bo wystarczy, że wykonacie jeden ruch albo dwa. Jeden ruch, czyli taki dodatek, bonus, który powstaje w momencie, gdy opłacicie dwie raty pod rząd w ciągu 24 godzin. Czy to będzie pierwsza i druga, czy druga, trzecia, piąta, dziesiąta, nieważne, ale lepiej to szybciej zrobić. I później na koniec będziecie mieli doliczone ekstra 30%, czyli dodatkowo 144 tysiące udziałów, czyli łącznie 549 tysięcy sztuk, tak? Będziecie posiadać. No i to warto tutaj właśnie wykorzystać. Jeżeli tego nie możecie zrobić, zaproście trzy osoby. Niech wykupią jakikolwiek pakiet z tych tutaj, które widzicie, i macie również ten bonus ekstra 30%. Czy to będzie 9 tysięcy, czy 21 tysięcy w przypadku 50 dolarów, ten drugi pakiet, czy 60 tysięcy w przypadku 100 dolarów miesięcznej raty. To oczywiście wszystko jest na stronie i można dokładnie się zapoznać, posłuchać, zobaczyć i wybrać coś dla siebie. Nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, można wykupić również za gotówkę pewne pakiety od 15 do 30, po 30, aż nawet do 150 tysięcy i uwierzcie, takie pakiety też schodzą, a za chwilkę zejdą, no już hurtowo. Dobra. No i to jakby tyle na ten temat. Jeżeli chcecie, to bardzo szybko Wam jeszcze powiem o krótkim tutaj planie marketingowym, ponieważ firma jakby przygotowała dla nas szczeble kariery po to, żeby właśnie ci, co lubią, chcą promować, dzielić się dobrą informacją, wykorzystali, otrzymali prowizję, za którą mogą kupić kolejny udział albo te pieniądze dowolnie skonsumować. Ok. Poziom partner, bo jest tam sześć takich poziomów, jest to osoba, która otrzyma prowizję do czterech poziomów. Jak widzicie, 15, 4, 2, 1. Prowizję wypłacaną co miesiąc, bo co miesiąc ktoś płaci ratę, tak? Przynajmniej przez 9 czy 10 miesięcy, więc no, wygląda to bardzo fajnie. Takie stabilne pieniądze również tu wpadają i Wy macie również te pieniądze na kolejne swoje ewentualne udziały. Może być tak, że nawet złotówki nie wydacie, ale polećcie i wykonajcie tą szybko pracę. Zaproście ile chcecie. 50, 100, 200 osób, nie ma tu problemu, bo przecież ponad 300 tysięcy w tym projekcie już uczestniczy. Ale większość na wschodzie, ponieważ tam każdy, kto się o tym dowie, zbiera każdego rubla, który jakby może przeznaczyć na coś ponad życie, właśnie na wykorzystanie, wykupują dla dzieci, wnuków, prawnuków, babki, dziadkowie, rodzice, po to, że oni to zrozumieli, być może są bliżej języka tutaj rosyjskiego, więc i więcej czasu poświęcili na przeanalizowanie tego wszystkiego, uwierzyli, że taka szansa może się nigdy nie powtórzyć, w związku z tym robią wszystko, żeby jej nie stracić. Tak jak we wszystkich tych firmach wielkich, Facebook, Google, Apple, Bitcoiny, które pewnie nie jeden z nas, z Was zna, kilka lat temu były warte śmiesznych kilka centów, 0,02 centy. Słuchajcie, śmiech na sali. Teraz są warte bitcoiny
ponad 600 dolarów za sztukę, a były momenty, że nawet ponad 1000. No i co? Kiedyś też tego nie wykorzystaliśmy, ja również, ale mamy przykłady. Teraz możemy do tych przykładów się odnieść i zrobić coś jeszcze w odpowiednim czasie. Dobra, mamy tu cztery poziomy. Konsultant to już poziomów 5 wynagrodzeń i jest ich tych procent więcej. 15, 5 na drugim, 3, 2, 1 na piątym poziomie. A kwalifikacja jest bardzo prosta, bo wystarczy mieć 100 dolarów inwestycji własnej i dwie osoby również po 100 dolarów. Łącznie ma być tutaj zebranych 300 dolarów między Wami a pierwszym poziomem. Lider to osoba, która już ma troszkę więcej inwestycji, więcej w pakietach, 200 dolarów, trzech inwestorów też po 200, ale w sumie ten zespół ma liczyć 2000 dolarów. Nie od obojętnej konfiguracji, czy my będziemy mieli więcej zainwestowane, czy ten nasz pierwszy poziom. A wtedy mamy już 6 poziomów prowizyjnych, 15, 7, 5, 3, 2, 1. To są takie podstawowe środki, które wpadają nam na jeden portfel bonusowy. Natomiast jeszcze w każdym przykładzie 50% z tych kwot wpada na taki portfel akcyjny, który możemy wykorzystać właśnie na zakup tylko udziałów z tabeli za gotówkę. Nie możemy przeznaczyć tego na raty, ale bardzo fajne są też to pieniądze i naprawdę powiększają dla tych aktywnych osób liczbę udziałów. I teraz słuchajcie, kolejny poziom master, warunki 1000 dolarów zainwestowane, czy też to nie musi być jednorazowo, może to być suma rat, na przykład 5 po 200, w piątym miesiącu macie już inwestycje 1000, no i trzech liderów, każdy z nich po 200, ale suma ma być 5000 dolarów między wami a nimi. Otwiera nam się już tutaj do 9 poziomów. Między 7 a 9 jest 0,5% prowizji. 15 jest na pierwszym, tak jak było. Na drugim jest 7, a było 6 i tak dalej. O ten 1% się też powiększa z każdym poziomem. No i mamy już tutaj końcówkę. Ekspert poziomów 20. Od 10 do 20, 0,2. Kwalifikacja 5000, inwestycja własna, trzech masterów, czyli ten poziom poprzedni, dwóch musi być na pierwszym poziomie, a trzeci może być w innej linii na dowolnym poziomie, ale suma ma być tutaj 10 000 dolarów. No i praktycznie już koniec. Najwyższy poziom do 24. Ale już trzeba mieć własne inwestycje 10 000 dolarów, no i w sumie w tym teamie 30 000 do zrobienia, ale trzeba zakasać rękawy, no i myślę kilka miesięcy na to poświęcić. Także duże możliwości, ale dzięki temu do 24 poziomów będziecie otrzymywać prowizję za każdym razem, gdy ktoś gdzieś kiedyś zapłaci za ratę albo zapłaci za gotówką za pakiet. Wy otrzymacie z tego jakiś tam mały procencik, co później oczywiście odbije się bardzo korzystnie na waszym saldzie i w postaci wielu, wielu set tysięcy czy milionów udziałów. Zobaczycie, że możecie nie wiedzieć, co zrobić z tymi pieniędzmi, jak się przełożą już na realne zyski z dywidend na przykład, tak? Bo dywidendy, jeżeli nie sprzedacie udziałów, to będziecie mogli czerpać je później. No i słuchajcie, to wszystko dla tajemniczonych i nowych. Teraz powiem tutaj kilka słów o tych nowościach, tak? Jeszcze raz powtórzę, że bardzo ważnym momentem właśnie są te targi InnoTrans 20-23 września. Dlaczego? Bo właśnie zobaczycie konkurentów, zobaczycie firmę, będziemy mieli konferencję.
Ogólnie od rana, bodajże od 10, są wejścia na targi. Od 18 jest konferencja gdzieś tam niedaleko, w innym budynku. W tej chwili nie znam na pamięć nazwy, ale mamy to wszystko pozapisywane. W drugim budynku konferencja. No i oczywiście po niej będzie bankiet w restauracji gruzińskiej na 150 osób. Także do 22 ma być ten bankiet. No i oczywiście na drugi dzień kolejna konferencja dla drugiej, kolejnej grupy, bo 24 jeszcze tam też będziemy. Także to jest jakby taki skrót tego, co tam będzie. Oczywiście pojazdy już są w pełni gotowe, odpalone i prawdopodobnie już gdzieś tam za chwilkę będą zmierzać w kierunku Berlina na wystawę. Będą oczywiście tam wszystkie osoby, które znacie lub widzieliście z różnych materiałów, filmów, więc warto tam absolutnie z nimi się spotkać. Poza tym, po tych wszystkich targach oczywiście nastąpi drastyczny spadek udziałów, niestety. I to jest dla jednych, którzy jeszcze nie wiedzą albo nie dowierzają, zła wiadomość, a dla innych mogą już zacierać ręce, bo ich udziały znów podrożeją minimum o 50% albo dużo, dużo więcej. Jest bardzo duża w tej chwili grupa inwestorów, instytucji w krajach różnych, którzy od razu po targach wykupują setki milionów udziałów. Oznaczać to będzie to, że z jednej strony nie będziemy potrzebni do, znaczy nie będą już pieniądze potrzebne do finansowania ekotechnoparku, bo już będą mieli ich w nadmiarze na długie lata działania. Ale nie oznacza to, że nasz biznes się skończy, że skończymy prezentację i nie będziemy mogli zakupywać ich dalej, ponieważ różne wydania będą, różne projekty i firmy, dzięki którym będziemy w dalszym ciągu mogli te udziały wykupywać. I to tak się ma odbywać. Co tu jeszcze? No to jest najważniejsza sprawa, czyli no, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pakietów, naprawdę wykupcie, jeżeli komuś się kończą raty albo już się skończyły, to wykupcie kolejne pakiety, naprawdę, za 50, $100. Na ile was stać, przeliczcie sobie, ponieważ gdy pod koniec września albo już na początku października znów zmieni się ten dyskont, czyli wejdziemy już w etap 8 planu finansowego. Jest to dużo szybciej niż planowany okres, bo te 15 etapów jest podzielone na miesiące i odpowiednio w tych miesiącach trzeba wykonać plan. To jest wszystko zapisane i oczywiście jest dokładnie wyliczone, ile w każdym etapie będzie tych udziałów z jaką zniżką. No więc tu jest jakieś 2 miesiące przyspieszenie poprzez te targi. No i ogromne zainteresowanie już mediów zagranicznych. No i czyli jeszcze raz, wykupcie sobie, zaproście znajomych, rodzinę, niech wykupią te pakiety, wejdą najpierw za darmo, popatrzą, uwierzą i albo teraz, albo od razu po targach niech wykupują pierwsze raty. Jeżeli będziecie mieli te pierwsze raty już za 25, 50, $100, to nikt wam tego nie zabierze. Będziecie mieli cały czas możliwość przez kolejne tam 10 czy 6 miesięcy spłacać i mieć je w tak atrakcyjnej cenie. A już w październiku wszystko będzie drastycznie inne. A ja już teraz widzę, że
tyle udziałów, ile ja mam w tej chwili by mnie nie było stać na to. Proste. A za miesiąc trzeba być już bardzo bogatym, żeby mieć tyle udziałów. Ile ja mam, ile tu kilkanaście osób już też ma od kilku miesięcy, więc słuchajcie, no to poprzez to, że one drożeją. Za rok będzie ich za 1 dolara 20. Za 15 miesięcy będzie 1,1. To trzeba wykorzystać. Firma oczywiście nie poprzestaje na tej technologii, bo ma, tak jak mówiłem, i patenty związane z nawadnianiem, mają patenty to, co właśnie teraz też wychodzi na świat, to również specjalne modele, specjalne jakby pojazdy latające, takie, można by to nazwać mini helikoptery, też technologia no, nie z tej ziemi. To ma się nazywać bodajże uniloty. Uniloty. Też one będą do, będziemy mogli wykupywać udziały, możemy stać się właścicielem takich unilotów, ale oczywiście trzeba mieć już tutaj parę milionów zebranych. Te miliony możecie zebrać właśnie poprzez udziały, które w przyszłym roku sprzedacie i sobie taki unilot kupicie. No i to też pewnie będzie troszkę mowa o tym na pewno we wrześniu na konferencji, bo przecież po to ona jest. Jeszcze ważna informacja to taka, że jeżeli ktoś z Was był albo jest i nie spłacił rat, bo zapomniał, bo wpłacił jedną i gdzieś zajął się innymi rzeczami, a tutaj myślał, że już firma będzie działała jak wiele innych, to oczywiście jest możliwość wznowienia ich opłacania po jeszcze starych zasadach, czyli właśnie takich, jakie tam były. Tutaj nie wiem, czy mi się teraz uda, ale spróbuję. No nie, nie mogę włączyć. W każdym bądź razie, co trzeba podać, to my podamy na czacie albo tutaj na Skype'ie. Tam jest kilka danych potrzebnych, takich informacyjnych, żeby odzyskać pakiet, czy to zapłaciliście jedną czy dwie raty, ponieważ oczywiście pieniądze cofnięte zostały na balans, ale ten akcyjny, czyli nie możecie z nich korzystać na zakup rat. Natomiast po interwencji one przejdą na balans bonusowy i je wykorzystacie właśnie na zakup ratalny, tak? Będziecie mieli kilka tysięcy udziałów tych, których być może zapomnieliście o nich. I wykorzystajcie ten moment, wykorzystajcie to, żeby jak najszybciej, jak najwięcej tych udziałów zarezerwować sobie. Nawet jak nie będzie Was stać w przyszłości, to oczywiście pieniądze nie zginą, one wrócą na balans, nie będziecie mieli udziałów tych ratalnych, ale wykupicie sobie wtedy za gotówkę. Cóż tam jeszcze? Natalia, napisz, czy jeszcze coś miałem wspomnieć, bo może coś mi uleciało. Aha, ważne, żeby tutaj osoby też się jak najszybciej zgłosiły, które jadą do Berlina albo na czacie, gdziekolwiek. Naprawdę to już jest ostatni tydzień, żebyśmy my wiedzieli. No właśnie, to jest taki szablon informacji, jakie trzeba podać, żeby odzyskać pakiet, który przestał być płacony w ratach, a wystarczy, że minie 25 dni i ten pakiet, te raty są anulowane, ale z możliwością odzyskania. Więc słuchajcie, no zróbcie, zróbcie akcję, kto jedzie, niech się zgłasza, bo mamy tutaj, przede wszystkim Natalia przygotowuje zestawy słuchawkowe do tłumaczenia symultanicznego, żebyśmy my mieli polską wersję. Bierzemy tłumacza tutaj z Gdańska, Natalia bierze, więc słuchajcie, to są i koszty, i duże nasze zaangażowanie, a
Od Was nie dostajemy dalej pewnej informacji, ile jedzie osób. Przecież słuchawki, te symultaniczne, też kosztują wypożyczenie i nie będziemy ich brać, Bóg wie ile, z jakimś tam zakładem. A z kolei, jak nie weźmiemy, to może być też przykro, że będziecie nie wszystko dokładnie rozumieli. No dlatego bardzo szybka akcja, ostatniej chwili, podawać wszystkie osoby, które tam będą, żebyśmy mogli zabrać przede wszystkim słuchawki. Weźcie od rana, od 10. Ktoś nie kupi biletu, może na miejscu, na targi, na konferencję chyba już, raczej na pewno miejsc nie ma, ale targi myślę są number one, bo tam dotkniecie, zobaczycie i możecie podziwiać to, co powstaje. Natalia, czy coś jeszcze miałem dodać? Myślę, że najważniejsze to jest to, że kończą nam się tak atrakcyjne udziały. Już w mojej karierze przeżywam to trzeci raz od stycznia, tak? Trzeci raz drożeje i to coraz szybciej. Z jednej strony można się cieszyć, bo dokładnie to, co firma planuje, jest wykonywane, tyle że dużo szybciej niż planowali. Dlatego certyfikaty. A jeszcze kolejna ważna sprawa. Oczywiście firma przygotowuje zupełnie nową szatę graficzną, będzie totalnie zmieniona, chociaż moim zdaniem ta, co jest bardzo ładna i czytelna. Ale może chcą iść za jakimś trendem, w związku z tym będzie zmieniona. Certyfikaty będą prostsze do uzyskania, czyli nie będzie trzeba wypełniać za każdym razem tych formularzy. Ważne tylko, żeby każdy od razu wpisał prawidłowe dane przy rejestracji, ponieważ nie będzie można później tego poprawić. I te dane przejdą od razu na certyfikat, który będziecie mogli pobrać albo oczywiście otrzymać kurierem, nie kurierem, pocztą na wskazany adres, tak? No więc to warto wiedzieć. Nowe pakiety, nowe pakiety oczywiście wejdą, będzie ich tutaj sporo różnego typu i prawdopodobnie będą one dużo większej wartości, czyli mogą zniknąć te małe raty, a będą duże pakiety, na przykład 1000, 2, 5, 10. Nie każdego już będzie stać na to. Firmie po prostu aż tak bardzo nie zależy. Dała 3 lata czasu dla wszystkich, żeby wykorzystali. Kto zdąży, super. Kto nie, będzie musiał zbierać większą wartość na pakiety. No, to już mówiłem. Nie będzie można poprawiać danych na certyfikacie, więc będzie trzeba po prostu od razu poprawnie uzupełnić rejestrację. No, tak, poza tym myśmy. To mówiłem. Nie mogę Skype'a podejrzeć, bo on nie działa. A, oczywiście, a to kwestia jeszcze rozważenia, bo oczywiście możemy na początku października mieć tutaj gościa specjalnego z Rosji, z zarządu. Kwestia tylko decyzji i oczywiście, żeby na takim wtedy spotkaniu nie było 5, 10 osób czy 20, ale ze 100, żebyśmy pokazali się. Wtedy przyjedzie bardzo poważny przedstawiciel. No i będziemy mogli w Polsce tutaj poznać, na pewno przywiezie jakieś gadżety, materiały. Strona w języku polskim to też nie problem. Mamy tutaj osobę, która właśnie jak teraz przerobią tą nową grafikę, będziemy oczywiście przygotowywać ją, bardzo dobrą rusycystkę,
która nam przy tym pomoże, tak? I ważne, żeby przetłumaczyła dokładnie treść, a firma naniesie już polski język, żeby to nie było tylko translatorem tłumaczone. Oczywiście, że za mało obroty, tak. To jest ważne, że słuchajcie, te obroty trzeba podkręcić. Ten miesiąc słaby był. Też pytanku, jeżeli macie osoby, które chciałyby w jakimś mieście robić prezentację, być liderem odpowiedzialnym, który będzie, wiadomo, miał wiele z korzyści. My możemy pomóc w finansowaniu takiego biura. Możemy przygotować materiały reklamowe, takie roll-upy, czy z inną treścią, jak chcecie. No i po to, żeby wasz biznes i wasz autorytet, wizerunek też rósł na sile, bo wielu będzie się przy okazji do was przyłączać. No i będą coraz większe obroty w waszej strukturze. No i w całej Polsce, a o to przecież nam wszystkim chodzi i firmie również. Mówiłem, że to są udziały, ponieważ akcje będą dopiero, gdy wejdą na giełdę. Dlatego tutaj to sformułowanie jest tego typu precyzyjne. Słuchajcie, no to wszystko chyba. Przeciągło nam się troszkę tutaj dzisiaj. Jutro jest prezentacja Justyny, bodajże jak zawsze w czwartek o 20. Także też nie zdążyliście dzisiaj, nie było was dzisiaj, zaproście na czwartek, no po to, żeby jeszcze przed zmianą dyskontu wykorzystać ten super czas. Ok? Możemy się tak umówić? Naprawdę, naprawdę, naprawdę 100 razy was zachęcam do aktywnego budowania tego biznesu, bo może nie widzicie od razu wielkich pieniędzy, ale jak zaczniecie aktywnie, zobaczycie bardzo dużo. Bo tu są fajne pieniądze. Tu może nie ma jakichś pasywek, ale biznes na bardzo mocnych podstawach, które nie są już do podważenia absolutnie nigdy w życiu. No i jakby to powiedzieć, mówię jak jest. Nie jestem Max Kolonko, ale chciałbym mieć taką gadanę jak on, bo tysiące ludzi przekonuje i ściąga na swój kanał, a co za tym idzie, ogromny potencjał i możliwość w każdą stronę budowania biznesu. Dlatego ja was serdecznie pozdrawiam na dzisiaj. Mówię jak jest, bo tak jest. Nie wierzycie, jedźcie do Berlina. Przekonacie się osobiście. Jesteśmy wszyscy, czy w większości na czacie, na Skype'ie i również możecie z nami mieć kontakt. W związku z tym korzystajcie z tego, zapraszajcie. I zapraszajcie, bo od października, zaraz po targach, będą na żywo spotkania. Oczywiście Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań, Konin, Gdańsk. No ale wtedy nie chciałbym stwierdzić, że będzie tam 5 czy 10 osób, bo to wręcz porażka. Tam musi być kilkadziesiąt osób i to coraz to świeższych, nowych, bo wtedy będzie widać, że wam zależy. Kraków zobaczymy. Będzie dużo chętnych. Można jeździć. Mogę jeździć do Krakowa, nie do Katowic. To jakby tutaj sytuacja się sama wyklaruje. Organizujcie się, przygotowywujcie się, bądźcie odpowiedzialni. Będziecie mieli fajne osoby. Możecie się zająć grupą na danym terenie po kilku spotkaniach moich, Natalii, czy jeszcze tutaj Justyny, Mariusza, to później możemy na was przełożyć odpowiedzialność, żebyście mogli być liderem na swoim terenie. Oczywiście nie będziecie
tego żałować. Wszystko jest do dogadania. Zobaczycie, że to się bardzo opłaca również finansowo. A czas niestety działa na naszą niekorzyść. W sensie takim na niekorzyść tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. No bo będą żałować. Ale z drugiej strony przecież jeżeli jesteście tutaj od miesiąca czy dwóch, to nie wiecie, o ile tańsze były udziały wcześniej, ile my więcej mogliśmy ich kupić. W związku z tym dla Was etap się zaczął teraz na przykład, a kogoś się zacznie za miesiąc. I tylko wspomnienia, jak to było pięknie i dużo wcześniej, będą budziły troszkę żal i smutek. Ale niestety nie do wszystkich się dotrze na czas, albo nie do wszystkich się dotrze w ogóle, bo w czasie mogli wiedzieć dobrym. Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie tym kieliszkiem wody mineralnej oczywiście. Do zobaczenia za tydzień o 20:30 i za półtora tygodnia w Berlinie. Będziemy tam wszyscy bawić się i podziwiać. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Mówię jak jest.